Witam Was. Kiedy Klaus Schwab na jednej ze swoich konferencji, najprawdopodobniej to była konferencja dotycząca Wielkiego Resetu z połowy zeszłego roku, kiedy został spytany przez jednego z uczestników, jak on sobie wyobraża rozwój gospodarczy po końcu epidemii COVID-a. Jakie widzi szanse i bodźce, by rozruszać gospodarki? A Klaus Schwab mu odpowiedział w ten sposób, że on w swojej książce Czwarta rewolucja przemysłowa opisywał różne nowoczesne technologie i kilka z tych nowoczesnych technologii mogłoby być bodźcami do rozruszania gospodarek. No i wśród takich technologii wymienił, w sumie nie wśród, to były jedyne technologie, które wymienił, technologie rozpoznawania twarzy, śledzenia ludzi i nowoczesnych szczepionek. And then you have the false Siddhas revolution, which, as I wrote in the book 4 years ago when I coined the expression, the false Siddhas revolution, which has a tremendous impact on business models, on society, and on the economy. And you're right. As we described also in the book, many of those technologies just look at face recognition, just look at the technologies which you need for tracking people and so on. But then look also what we are seeing now with some of the companies engaged into the research for vaccines using completely new methods. Stwierdził też, że prawo nie nadąża za nowinkami technologicznymi i jest potrzeba opracowania nawet nie tyle co reguł, a podstawowych zasad obchodzenia się z tymi technologiami, by, uwaga, z jednej strony wykorzystać ich całkowity potencjał, a z drugiej strony, żeby służyły całej ludzkości. My observation is that those technology advance fast. Look also at the valuation of the leading companies at the stock exchanges. My concern in related to this question is, are we able? We always need for technologies also to create the necessary, I wouldn't call it regulations, but at least ethical ground rules. How can we use those technologies that they are used for the benefit of humankind and not just for the benefit for one application or one specific companies? You see it in the whole discussion related to some of the leading companies, how to find the balance between, let's say, responsible behavior on the one hand and applying the technology fully. No i tutaj zwracam uwagę na wykorzystanie całego potencjału, a także no, w jaki sposób można też manipulować definicją służenia społeczeństwu. W krajach poważnych debata na ten temat została rozpoczęta 21 kwietnia. Ja sprawdzałem, czym my się zajmowaliśmy w tym czasie w Polsce. Emocjonowaliśmy się radosnymi pląsami hasydów na lotnisku w Warszawie, dużą karą dla Biedronki, a także, że miłościwie panujący nam PiS luzował obostrzenia covidowe. To też pokazuje miejsce obszaru Wisły w Unii Europejskiej, bo no jakoś tak się dziwnie dzieje, że dotarłem do źródeł niemieckich, dotarłem do źródeł francuskich, no i to w końcu tamte nowoczesne technologie nadzoru będą opracowywane, a my dostaniemy już gotowe produkty z wypracowanymi założeniami i będą nas chronić, będą służyły całemu naszemu społeczeństwu. Ale o co chodzi? Rozmawiamy o wstępie do nowego prawa unijnego dotyczącego sztucznej inteligencji i jak największej ilości zagadnień, do której będzie ona używana. I tak 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła wniosek rozporządzenia dotyczącego harmonizacji i regulacji zastosowań w dziedzinie sztucznej inteligencji, identyfikacji i nadzoru. Dokładnie tak. Co jest ważne? Zakazuje się wprowadzenia oceny punktacji obywateli za pomocą sztucznej inteligencji. Oczywiście na tej mądrości etapu. Jeżeli za kilkanaście lat, z jednej strony technologia na to pozwoli, a z drugiej strony będzie zapotrzebowanie społeczne, no bo to jest wszystko dla nas, dla naszego dobra i dla naszego bezpieczeństwa, no to
Nie możemy tego wykluczyć, że jednak taki pomysł się pojawi. Dla mnie nie jest niespodzianką, że model chiński nie zostanie u nas wprowadzony. Myślę, że dla wielu z widzów również, ponieważ u nas będzie on inaczej funkcjonował. Tak jak w Chinach najważniejszym podmiotem jest państwo, tak czy w Europie, czy w krajach, generalnie w krajach zachodnich, no dominującą rolę mają korporacje, czego byśmy nie mówili. I system punktacji będzie wyglądał w inny sposób. Wtedy, kiedy będziemy coraz bardziej przechodzili na model wypożyczania, wtedy będziemy oceniali siebie nawzajem, czy na przykład ten samochód, który pożyczyłeś i ktoś miał po tobie, to czy mu tam syfu nie zostawiłeś. To wszystko mówiła Ida Auken. To, co prawda, nie było na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, ale bodajże w TEDzie. My będziemy oceniali siebie w ramach różnych korporacji. Bardzo możliwe, że kiedy powstanie już cyfrowa tożsamość, to te punkty, jak tam siebie oceniamy, będą przechodziły do różnych firm i będą widzieli, jaką stawkę tobie dać, czy promocyjną, czy coś tobie doliczą, bo trzeba będzie po tobie syf posprzątać, ewentualnie wiertarkę poobijaną, czy bez jednego wiertła zwróciłeś i tam ten, kto po tobie dostał, nie mógł czegoś tam zrobić. Rozumiecie. A idąc za mądrościami Jacques'a Attaliego, to takim zamiennikiem systemu chińskiego, systemu, który będzie mówił nam, co jest dobre, co jest złe, jak się odżywiać, czego nie robić, jak spędzać swój czas, to będą firmy ubezpieczeniowe, które mają przejąć rynek według Jacques'a Attaliego, który napisał to z 20 lat temu, po zapadnięciu się państwowych systemów społecznych. Jeżeli chodzi o te systemy ubezpieczeń, systemy, no właśnie, ile się ruszać, co jeść, jak być dobrym obywatelem, to jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to będziecie mieli gdzieś tutaj miniatury i w opisie linki do filmów, które ten temat rozszerzają. No dobrze, przejdźmy do systemów rozpoznawania twarzy i śledzenia ludzi. Będą one legalne, jednak nie będą mogły one być wykorzystywane do egzekwowania prawa. No chyba, że zrobisz coś złego, chyba, że jesteś jakimś bandytą, kogoś porwałeś, coś tam, nie wiem, kogoś ubogacać, czy tego typu rzeczy, to wtedy tak. To wtedy będzie można z tego skorzystać. To jest właśnie to, co mówi Klaus Schwab, czyli dla wykorzystujemy maksymalny potencjał, no ale tutaj dla ludzi to musi być bezpieczne. Czyli możesz sobie przechodzić na czerwonym świetle, nie będzie tak jak w Chinach, że kamera zrobi ci zdjęcie, odejmie ci punkt i jeszcze będzie przez tydzień koło twojego domu czy koło tego przejścia będzie twoje foto wyświetlane, że to ty przechodziłeś na czerwonym świetle. Więc no, póki co mamy dobrych panów, aż tak nas nie chcą piętnować. Czyli system będzie działał non-stop, tylko nie będzie tych danych wykorzystywał, ale będą one zapisywane. Za to będzie możliwość wykorzystywania niektórych danych do celów komercyjnych. No, oczywiście nie chodzi mi o dane z monitoringu, tylko dane agregowane przez siebie. No i co tu będzie? Będzie możliwe legalne rozpoznawanie emocji, cech biometrycznych, płci, rasy, seksualności, orientacji politycznej dla celów komercyjnych. Chociaż to cały czas jeszcze może być zablokowane. Myślę, że tutaj wejdzie w grę polityka i wielki biznes. Póki co my nie mamy tego typu technologii jako Europa, dopiero na kredycik będzie to opracowywane. Amerykanie już mają, a Chińczycy już to mają i póki co będzie trzeba to przyblokować, ponieważ uzyskają bardzo dużą przewagę konkurencyjną nad firmami niemieckimi i francuskimi. Na tym to tylko polega. Co dalej? Ma być zabronione wykorzystywanie słabości poszczególnych grup, na przykład dzieci albo niepełnosprawnych. Ma być też zagrożone wjeżdżanie na psychikę, jakieś techniki podprogowe. No ale z drugiej strony, jeżeli jesteś dorosłym facetem czy kobitką, to już hulaj dusza, piekła nie ma, można na psychę wjeżdżać, można różne triki stosować, różne sztuczki, żebyś tylko konsumował i żebyś był szczęśliwy. Sztuczna inteligencja została podzielona, zastosowanie sztucznej inteligencji zostało podzielone w zależności od branż i wybrano kilka branż, które są branżami krytycznymi, gdzie, no w euro, gdzie aparatczycy unijni będą bardziej się przyglądać, bardziej to wszystko monitorować. Chodzi o transport, m.in. o samochody autonomiczne,
Czyli to jest to, co mówię, Amerykanie już takie auta mają. Najprawdopodobniej w Azji też się za chwilkę takie autka pojawią. Nie mają ich Niemcy, nie mają ich Francuzi, więc do tego czasu to jest złe. To auta są niebezpieczne. Inne branże to edukacja, zatrudnienie, ocena zdolności kredytowej, roszczenia, kontrole graniczne, wymiar sprawiedliwości i procesy demokratyczne. Tak jak mówię, to będzie pod stałą kontrolą, no bo sami widzicie, że to są rzeczywiście ważne rzeczy, to może się wymknąć spod kontroli i to nawet nie chodzi, że ktoś to wykorzysta przeciwko społeczeństwu, tylko ktoś to wykorzysta, ale to musi być ktoś z dużych misiów europejskich. I co tutaj jeszcze jest? Szefowa działu cyfrowego Komisji Europejskiej, pani Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, uspokaja, że w Europie sztuczna inteligencja będzie szanowała nasze wartości i zasady. No, ja jestem spokojny, nie wiem jak wy. Pamiętajcie, że globaliści z PiS-u, oczywiście to jest wina tej złej Unii Europejskiej, której projekt dopinają, od wakacji będą zbierali dane biometryczne, tak jak kiedyś zbierało się odciski palców od bandytów, tak teraz będą zbierali od każdego, od twojego pełnoletniego syna czy córki, kiedy założy dowód, czy od twojej matki, staruszki, która ma 80 lat i nigdy nawet na czerwonym świetle nie przechodziła. Więc za czasów PiS-u będziemy jak bandyci musieli oddawać odciski palców. A wtedy, kiedy technologia na to pozwoli, to będą zbierane nasze dane biometryczne do cyfrowej tożsamości. No i to tyle. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, koniecznie zostańcie ze mną. Wejdźcie chociaż na główną stronę, poszukajcie, czy coś was nie ominęło z nowości, albo pomyszkujcie po playlistach. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że to wy jesteście wsparcie, że przychodzicie, że różne interakcje wykonujecie, no ale przede wszystkim, że pamiętacie, że tęsknicie, że zaraz po, no to oczywiście nie mówię o was wszystkich, ale zawsze to kilkadziesiąt, kilkaset osób w krótkim czasie po premierze filmu się zjawia, za co wam bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.